dobry, co my tu dzisiaj mamy? Gitarka Fender Stratocaster. Mają być tak, wymienione struny. To raz. Ustawiony gryf, ustawiony mostek, ustawiona akcja, czyli cała geometria instrumentu. A oprócz tego ma być zrobione ekranowanie całości układu elektrycznego. Ta gitara od nowości nie ma ekranu, ani komór, ani układu. Jakaś taka troszkę dziwna, ale taka po prostu jest. No i co? Najpierw trzeba ją spokojnie pozbawić strun, odkręcić pigułek cały, no i zobaczyć, co tam się dalej będzie działo w środku. Ponieważ ten lakierek jest taki, jak jest, ponieważ się jego trzymało tutaj specjalnie wszystko nie będzie, trzeba lekko matować. Teraz będą nam potrzebne nożyczki, to na pewno. I taśma. No i co, możemy przystąpić po rynku do wyklejania. Zaczniemy od największych powierzchni. Komory powinny być wyekranowane, czyli są zabezpieczone folią, w tym przypadku miedzianą. Mogłoby być równie dobrze, nawet pewnie byłaby tańsza, czyli lepsza, folia żelazna. Tylko z tym, że folia żelazna ma to do siebie, że troszkę brzydziej wygląda i trudniej się z nią obchodzić, więc łatwiej robić jest z tego, z tej materii, czyli z miedzi. I tak jak wspominałem wcześniej, ekran musi stanowić całość, ponieważ to są kawałki, tu widać, gdzie one były poklejane. Mogą ze sobą nie mieć dobrego styku. Żeby ten styk miały, trzeba najzwyczajniej polutować punkty, w niektórych miejscach przynajmniej, żeby to się po prostu zwyczajnie zamieniło w całość. Wtedy ekran będzie skuteczniejszy niż bez tego lutowania, dlatego że styk będzie pewny. No i co, zaczynamy sobie, polutujemy sobie troszeczkę. Cały. Tu gniazdo, wtedy kiedy dojdzie, będzie dokręcone, będzie stykało bezpośrednio korpusem tej obudowy gniazda, umocowania, do masy. Masę mamy tu przyłączoną, tu jest wyprowadzony kabelek od masy mostu i to w zasadzie jest wyekranowana cała komora przetworników i układu elektrycznego wewnątrz gitary. Zostaje jeszcze do wyekranowania odpowiedniego. O, tu jeszcze można połączyć raz. Już tu jest kawałeczek też taki. Troszkę
wymagający zaspokojenia połączeń. No i to w zasadzie jest tyle. Całość powinna spokojnie stykać, gdzie by nie przyłączył, powinna masa układu być. Mamy zrobioną komorę przedchodników i układu elektrycznego. Teraz gorszy element, który jest na płytce już na pigwardzie, czyli przetworniki. No i przetworniki będą wymagały trochę precyzyjniejszej pracy, to raz i ostrożniejszej, dlatego że tam są bardzo cienkie przewodziki i można je bardzo łatwo uszkodzić. A to nie o to chodzi. No i tu mamy kompletny układ elektryczny. Bardzo ładnie zmontowany przez Fendera. Troszeczkę tu jest za dużo tych lutów takich bardzo grubych, pancernych, ale tak to ma być. Tu są wyjście dnia, wyjście włączników. Tej części w zasadzie już nie trzeba ekranować, dlatego że ona spokojnie jest zrobiona fabrycznie folią aluminiową. Więc tu się nic nie dolutuje, tu się nic nie wymyśli. Można tylko poprawić styk przez to, żeby się miedź nie stykała z aluminium. Położyć na ten karoleczek wazeliny technicznej ewentualnie. Lub odizolować, dlatego że tworzy się ogniwo galwaniczne, odizolować tą i wziąć masę bezpośrednio z układu przez przewód. Najgorszymi elementami do ekranowania są przetworniki, które za chwilę pokażę, jak to wygląda. Trzeba niestety, ale do nich do środka zajrzeć i je odkręcić. No i jak teraz wygląda zabezpieczony przetwornik? Ano wygląda tak. Najpierw jest zabezpieczony taśmą silikonową, białą, taką zwykłą hydrauliczną. Chodzi o to tylko, żeby odizolować przewody, żeby ich przypadkiem nie skaleczyć. Cała reszta owinięta jest folią folią miedzianą, ale folia jest zrobiona w ten sposób, że nie ma powiązania galwanicznego ze sobą końcówki, czyli styku nie mają, tylko jest dookoła, tak jakby był zapleciony ekran. To się oczywiście mieści wszystko z powrotem w obudowę przetwornika. I ten przetwornik można spokojnie już przykręcić do gitary. On już działa tak jak powinien, czyli będzie mniej hałasował, za to będzie dawał sporo dźwięku. No i tak oto mamy całość zrobioną. Oczywiście gumki wszystkie, które zostały fabryczne, są do wyrzucenia, dlatego że tak się zbiły, że nie nadają się do użytku, w związku z tym idą do kosza. Wszystkie trzy przetworniki są zrobione w ten sam sposób, czyli zabezpieczenie jest silikonowe, to jest raz. Oprócz tego na zewnątrz jest taśma miedziana, która nie jest ze sobą połączona. Wystaje tylko koniec, który jest przypięty i podlutowany do masy układu, czyli do zewnętrznego uzwojenia ceczki. To jest półśrodek, ale dość skuteczny, dlatego że przetworniki przestają wtedy zachowywać się dziwnie i hałasować niepotrzebnie. To też no, efekt z tego jakiś tam jest. Czyli mamy wszystko zaekranowane, zrobione. Teraz wypadałoby złożyć całość. No i w zasadzie zostaje tyle. Całość wygląda mniej więcej tak. Czyli mamy wszystko połączone, wszystkie elementy, zaekranowane przetworniki, wyekranowaną komorę przetworników, komorę układu elektrycznego i komorę gniazda. Tutaj mamy odizolowane wszystko od elementów zewnętrznych. Możemy spokojnie to już tutaj gniazdo założyć. O. A teraz gniazdo też jest osobno wyizolowane. O. Gniazdo będzie się stykała nam obudowa gniazda z masą tego ekranu. I to w zasadzie wystarcza. Czyli można spokojnie dolutować gniazdo teraz i temat jest załatwiony.
wygląda przygotowany do założenia strun. Na razie struny są tylko nakręcone na głowę. Za chwilę będą robione cała reszta, czyli ucięte końcówki, zestrojone. Gryz już jest po poprawkach, więc on już się w tej chwili ładnie świeci. Jest zaolejowany, zrobiony tak jak powinno być. No i zostają tylko ustawienia. No i to zamówienie.